Cześć, witam Was ciepło w kolejnym filmiku. Słuchajcie, perfekcjonizm nie jest dobrą rzeczą. Ja właśnie przed chwileczką skończyłam zgrywać filmik, w którym mówiłam do Was właśnie to, co powiem za chwileczkę. I ten filmik już pojawił się na kanale, tylko jeszcze dla Was jest niewidoczny. Natomiast nagrywałam go podczas burzy. U nas burza trwała przez 12 godzin z niewielkimi przerwami. No i doszłam do wniosku, że już tak się lepiej nie da, ale było to w takiej słabej jakości, że myślę, a, nagrywam jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. A dzisiaj filmik wyjątkowy, 5 dni 5 stylizacji, ale wyjątkowy dlatego, że powstał on na podstawie komentarza, który jedna z Was napisała mi pod filmikiem, gdzie prezentowałam takie te różne ubrania, które według mnie są świetne na lato, nie tylko na ten sezon, ale które przydadzą nam się również w innych latach, właśnie w tej porze roku. I tam jedna napisała, że fajnie, wszystko jej się podobało, tylko tyle, że szkoda, że nie ma więcej modelek troszkę większych rozmiarów, ponieważ te moje modelki miały taki rozmiar maksymalny, M-ka. I wiecie co? Popróbowałam sobie jeszcze w sieci poszukać takich zdjęć, które mogłyby w przyszłości ilustrować to, o czym mówię. I tak naprawdę tam faktycznie są prawie same S-ki i M-ki. No więc jeżeli nie ma większych rozmiarów, to trzeba sobie takie rozmiary stworzyć. I doszłam do wniosku, że najlepszą osobą, której mogę Wam pokazać pewne rzeczy, jestem ja sama. Bo o ile rzeczywiście na górze mam tutaj rozmiar taki M łamane na L, no to dół mój to już jest zdecydowanie L-ka. Także przygotowałam 5 dni, 5 stylizacji właśnie z tymi ubraniami, o których mówiłam Wam w filmiku, który przy tym momencie pokazuje Wam przejście do tego filmiku, przekierowanie na górze. Jak to wyszło? Zobaczymy. Thank you.
Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Ja tylko tak muszę powiedzieć, że nie udało mi się tutaj zrobić stylizacji z kurtką jeansową. Ja planowałam nagrać to dzisiaj, bo też dzisiaj miałam troszkę rzeczy do pozałatwiania, no ale padało, także nie dałam niestety rady tego już zrobić. Moje stylizacje są najczęściej takie w warunkach naturalnych. Ja nie mam tutaj specjalnych czasu, kiedy robię sesje, specjalnych plenerów, czy osoby, które mnie tutaj nagrywają profesjonalnie. Po prostu kiedy wychodzę gdzieś, a mam kogoś, kto mnie w tym momencie nagra, to robi. Także mogliście zobaczyć także te wszystkie ubrania w takich naturalnym użytkowaniu. Są też na przykład lniana sukienka, jest lekko zagnieciona, czy też gdzieś jakieś tutaj niedoskonałości widać, ale tak ubrania wyglądają. I tak naprawdę czasami pewne stylizacje robione dla potrzeb sesji, robione przez profesjonalistów, wyglądają troszeczkę inaczej niż to, co potem my wkładamy, a myślę, że właśnie takie naturalne sesje, naturalne zdjęcia są bardzo przydatne, dlatego żeby dopasować potem ewentualnie coś dla siebie. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście, że wspieracie, wspomagacie, lajkujecie, komentujecie. Do zobaczenia w środę.